Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przed Wami jest model z firmy ICM. Jest to ZIU 131 w skali 1 do 72. Specjalnie będę robił projekt dla młodszych, dla mniejszych, dla początkujących modelarzy. Zajrzymy do środka, zobaczymy co jest w środku. I w kolejnym odcinku zaczniemy właśnie projekt tego oto ZIU-a. Jest to model ZIU-a w barwach ukraińskich. Jest to dosyć świeży model, bodajże ma 2 lata z tego co gdzieś doczytałem. Dajcie sobie go otworzyć. Dobra, zaglądamy co tutaj otrzymujemy od firmy ICM. Najpierw moi drodzy instrukcja. Instrukcję mamy w języku prawdopodobnie ukraińskim i w języku angielskim nie ma, niestety po polsku, a trochę przykro. Kolor jaki będziemy potrzebowali, jest to kolor zielony, czarny. Czarny matowy, tu pisze rubber black, no ale może to być czarny matowy, srebrny, transparentny czerwony, transparentny pomarańczowy, czyli te do kierunkowskazów i do świateł. Skóra, leather brown, skóra brązowa. Tak się prezentuje instrukcja. Instrukcja jest kolorowa. I ma 8 rozdziałów. Tutaj mamy do wyboru 2 malowania. W sumie 2 kalkomanie, nie tyle malowania. Tu mamy jakąś wersję podstawową Ukrainy. A tu mamy już wersję z 2021 roku. Także do wyboru. Oprócz tego w pudełeczku mamy jeszcze kolorki od ICM-u, które możemy sobie zakupić. Tak oto się prezentują kalki. I przechodzimy do rameczek. Dlaczego wybrałem skalę 1 do 72? Ze względu na przystępność cenową głównie. Po pierwsze udało mi się ten model kupić na wyprzedaży w czarny piątek za kwotę 26 zł. Standardowo bodajże te modele kosztują gdzieś w granicach 50 zł, więc myślę, że jak na sam początek przygody ze sklejaniem jest to cena niewygórowana. Dobra, zacznijmy może od samej kabinki. Jest troszeczkę jakichś niedoskonałości, ale jakości japońskich modeli tutaj bym nie oczekiwał. Wszystko jest do dopracowania. Tu są osłony przednich lamp. Tu jakieś zbiorniki. Kierownica,
mamy kółko. Jak na tą skalę, powiem Wam, że bardzo ładnie się prezentują. Tutaj jest rama, tylne mosty, tutaj jakaś dolna część silnika, pełnego silnika niestety nie mamy, no ale to też jest skala 1 do 72, znając życie gdzieś, gdyby ktoś chciał pewnie pełny silnik z żywicy, na pewno jest gdzieś dostępny, można sobie dokupić. Ale my składamy wersję podstawową, czyli to co jest z pudełka, nie dodajemy od siebie nic więcej. I tu mamy pakę. Tu jest podłoga, jakiś kanisterek. I szybki do kabinki. Bardzo małe, bardzo drobne elementy. Nie będę Wam wyciągał, żeby tego tutaj nie poniszczyć, aczkolwiek fajnie zapakowane w taki sposób, żeby się nie uszkodziło. Dobrze, moi drodzy, tyle w tym odcineczku z odpakowania. Zapraszam do kolejnego, gdzie będziemy podejmować walkę i będziemy sklejać ten model. Cześć!